Połowa miesiąca poza nami. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. No i witamy, dawno nie byliśmy w sali kinowej. Dyrektora Polskich Heliosów, pani Joanna Domagała. Dobry wieczór, dobry pani wieczór, Asiu. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Wracamy na kinowe fotele, by powiedzieć Państwu, że jak zwykle, kiedy mamy porę jesienną, porę zimową, to kino jest takim idealnym miejscem na to, żeby poprzeżywać troszkę różnego rodzaju projekcji, zwłaszcza, że dzisiaj będzie okazja, by wspomnieć o kilku projektach, o których zresztą mówimy dość często, dlatego że ważne, bo wciąż mówimy o jednym, że kino stało się sceną, scena stała się kinem, więc to na pewno. No i mówimy też o polskich filmach, zawsze staramy się też pokazać ten aspekt, że to kino światowe, kino europejskie też przeplata się z naprawdę dobrym polskim kinem. Ale zacznijmy może, pani Asiu, od sztuki, dlatego że oprócz tego, że nie tylko scena, ale zaczęliśmy chodzić do galerii i wcale nie chodzi o galerie handlowe. Ale, na szczęście. Ale do galerii sztuki, dlatego że pocałunek Klimta, no to myślę, dla tych wszystkich, którzy znają się na sztuce, jest czymś niezwykłym. Tak, 1 grudnia tym razem zapraszam do naszego kina w Solaris. Jesteśmy po pierwszym pokazie tej wystawy, bo to cykl wystawy w kinie i bardzo się podoba, naprawdę. I jeżeli ktoś z Państwa chce tę secesję wiedeńską zobaczyć, znaleźć się na chwilę w Muzeum Belweder z Wiednia, bo tam będzie kręcony cały ten film, to koniecznie trzeba do kina przyjść i to złoto z tego pocałunku Klimta naprawdę wypływa z ekranu. Świetnie się to ogląda. To jest bardzo mądry cykl, więc jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. 1 grudnia pocałunek Klimta już tym razem w Solarisie. Koniecznie. No to skoro już wspomniałem też scenę, to też mówiliśmy Państwu o tym, że tym niezwykłym cyklem jest również cykl Heliosa na scenie i mówiliśmy zarówno o balecie i mówiliśmy też o operze. Dziś wspomnijmy, bo ten koniec roku, zwłaszcza wspominaliśmy, pamiętam z panią dr Sylwią Frach, że chyba nic bardziej idealnego jak Dziadek do orzechów nie może się akurat w tym okresie przedświąteczno-mikołajkowym ukazać. Tak, no i czy się, ja wiem, że niektórzy z Państwa mogą być zawiedzeni, że my cały czas do tego Dziadka do orzechów wracamy, do wersji baletowej, bo ona będzie u nas w naszym kinie 12 grudnia, ale no nie da się tej takiej świątecznej aury od Dziadka do orzechów oddzielić, tym bardziej, że balet Piotra Czajkowskiego, balet w wykonaniu Royal Ballet z Londynu, no to są najmocniejsze atuty tego wykonania. Ja cały czas gdzieś tam z dzieciństwa mam postać tego króla myszy, który tam gdzieś straszył mnie bardzo mocno, a piękne jest to wykonanie i naprawdę ten okres świąteczny w kinie w grudniu wymaga od nas takich dodatkowych atutów i tak jak jest z tym baletem, tak samo jest André Rieu, dlatego, że to już też taką tradycją się naszą stało, że jak zbliża się grudzień, to pokazujemy świeży materiał i tak teraz będzie, bo od 8 grudnia naprawdę tych pokazów troszkę będzie. Wraca, przychodzi do nas Śnieżne Boże Narodzenie i to jest świeży materiał, bo tak jak André Rieu w tym Maastricht swoim robi świeży pokaz, tak samo my w kinie na to czekamy, żeby pokazać, bo z muzyką André Rieu jest tak, że ona bardzo podnosi nam nastrój, jest strasznie optymistyczna, te walce, te historie. Ta jego piękna konferencjerka też tego wydarzenia, tak, że on pięknie o tych swoich wykonawcach mówi i tą taką aurę świąteczną do naszych serc wlewa, więc proszę Państwa, no grudzień ma swoje wymagania i chociaż mówimy już o tych naszych wydarzeniach bardzo często, to tylko możecie dlatego, żeby Państwa zachęcić, bo naprawdę warto ten okres świąteczny w kinie, nie na filmie spędzić. Tak, scena i jeszcze raz scena, proszę Państwa, ekranowa, to jest chyba taka nowa rzecz, która też do tej naszej kultury takiej ogólnej weszła i bardzo dobrze, że kino wyszło też, spełnia to zapotrzebowanie widzów, bo okazuje się, tak jak Pani mówi, że i galeria, i scena operowa, i scena baletowa znajduje w kinie swoje miejsce, ale w kinie ma także swoje miejsce i polski film, bo o tym mówiliśmy i warto zwrócić uwagę i dlatego mówimy Państwu o tym, że gdzieś czasem przegapimy jakiś film, gdzieś jest on, pokazuje się w okresie letnim, jesteśmy na wakacjach, później go nie ma, ale jest cykl, który ja w sposób szczególny staram się uwypuklić, bo to jest polskie kino i należy na to zwracać uwagę. Myślę oczywiście o kulturze dostępnej. No oczywiście, że tak. Bardzo jesteśmy dumni z tego, że ten projekt jest z nami, że jesteśmy jedyną siecią, która kulturę dostępną zawsze w czwartki Państwu pokazuje. I tak, to jest polskie kino w 100%. To są filmy, które czasami gramy, a których czasami nie gramy. I tak będzie z naszą pierwszą propozycją, o której dzisiaj powiemy, czyli z 23 listopada na naszych ekranach pojawi się film Strzępy. To jest film, który miał premierę we wrześniu, proszę Państwa, czyli to
nie jest duży odstęp czasowy. Nie zagraliśmy go w normalnej emisji, a teraz z wielką przyjemnością Państwa zapraszamy, bo świetne role Macieja Żurawskiego i Grzegorza Przybyła i bardzo ważny temat, bo to jest bardzo mocna historia o takiej wielopokoleniowej rodzinie, w której zdarza się tragedia. Senior rodu popada w chorobę, ma zdiagnozowanego Alzheimera i cała rodzina musi sobie z tym poradzić i to naprawdę nie jest łatwe. My to często gdzieś wokół siebie widzimy, a film pozwoli nam te emocje przeżyć i troszeczkę takie oczyszczenie przeżyć, więc bardzo serdecznie na ten film Strzępy zapraszam, bo to trudne, ale ważne kino. A znowu końcówka listopada, bo tak naprawdę w andrzejkowym nastroju będziemy się bawić na Ślubie doskonałym w Kulturze Dostępnej. Ten film graliśmy w naszym normalnym repertuarze, a teraz go pokazujemy ponownie. Dla mnie to jest komedia pomyłek, bo od pierwszej do ostatniej sceny cały czas dzieje się coś, co wszystko wywraca do góry nogami, ale aktorstwo, no Ewa Kasprzyk czy Adam Woronowicz tak. W tym filmie tak świetnie się z siebie samych śmieją i proszę Państwa, możemy się właśnie w ten sposób na tym filmie poczuć, więc zapraszam i jeszcze raz zwracam uwagę, do końca roku mamy już plan Kultury Dostępnej ustalony, wszystko na naszej stronie jest zapisane, więc jeżeli ktoś te czwartki się nudzi, to koniecznie. No, możemy jasno powiedzieć, że polskich filmów na pewno do końca roku nam nie zabraknie, czyli pamiętajmy o tym, że ten okres, bo co prawda weszliśmy w drugą połowę listopada, ale on nam bardzo szybko minie i ten taki okres świąteczny dużymi krokami będzie się rzeczywiście zbliżał, więc już teraz Państwu sygnujemy właśnie to, co będzie się działo na przełomie miesiąca i później w grudniu, żeby sobie gdzieś tam w tym kalendarzu często mocno napiętym zapisać sobie, że wśród tych projektów będą te, które będą Państwa interesowały. No dobrze, to na koniec może jest to, co Państwa zawsze interesuje, czyli pytanie konkursowe, więc bym poprosił Panią Dyrektor o to krótkie pytanie, a Państwa później o odpowiedzi. Pytanie jest bardzo trudne, ale myślę, że sobie Państwo z nim poradzicie. Pięknie dzisiaj mówiliśmy o projekcie Kultura Dostępna. On zawsze w jednym dniu tygodnia u nas jest emitowany. Proszę podać ten dzień. No to chyba bardzo trudnej rzeczy dzisiaj Pani Anna Państwu nie wymyśliła. To proszę bardzo, jak zwykle pojawia się napis, czas na seans, małpa, czas na opole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi. Honorujemy oczywiście wejściówkami do sieci kin Helios. No a my już szykujemy się do kinowej galerii, do kinowej opery, do kinowego baletu, no i oczywiście na kinowy seans w Kulturze Dostępnej. Dziękuję bardzo serdecznie, Anna Domagała, naszym Państwa gościem, a my oczywiście zapraszamy na kolejne filmowe spotkanie za tydzień.